Cześć. Oj, śniadanka nie była. Jeszcze raz. Cześć. Dzięki. Witam Was serdecznie na warsztatach poświęconych Lean Management, czyli Szkole Szczupłego Zarządzania Procesami, która wywodzi się od, zaraz powiem, aż od kiedy. I będziemy usprawniać proces przykładowy Toastmasters, czyli przygotowanie tradycyjnego spotkania toastmasterowego. Tak, żebyśmy wszyscy mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Chwilunie o mnie. Tutaj są wszystkie moje pasje na tym slajdzie. I tak, to jest moja pasja motocyklowa. Uwielbiam adrenalinę. A kiedy nie ma sezonu, to staję przed ludźmi i mam dokładnie to samo, co czuję, jak jeżdżę 200 na przykład na godzinę. To jest moja druga pasja, czyli lean. Efektywne wykorzystanie zasobów. Mogłabym ciągnąć sanki i prowadzić psa, a mogę sobie tak pokombinować, żeby się wszystko samo rozwiązywało. To jest moja strona Leanspiration i blog, na której możecie poczytać dużo więcej o narzędziach linowych i mój mini sklepik, również niszowo służący organizacji, wizualizacji procesów i planowaniu. Oczywiście Toastmasters jestem od nieco ponad roku i firmy, w których pracowałam jako konsultant właśnie do spraw ciągłego udoskonalania, zwanego też Lean Management. Co to jest ten Lean? Spójrzcie sobie na ten rysunek, ponieważ on odzwierciedla tak naprawdę postawę większości ludzi w większości firmach. Ludzie tak zasuwają z tymi taczkami, że nie zdążają w ogóle ich załadować. I zamiast się czasem zatrzymać i coś przemyśleć i usprawnić i zrobić tak, żeby następnym razem naprawdę trzeba było mniej pracować, to wolą zrezygnować. I tak naprawdę w linie najtrudniejszą działką to jest przekonanie ludzi i zmiana mentalności, żeby chcieli się zmieniać, żeby się zaczęli szukać, że coś źle zrobili i żeby chcieli się usprawniać. Lean tak naprawdę pochodzi od przemysłu samochodowego, a nawet jeszcze zanim zaczęła Toyota samochody produkować, to czy ktoś wie, czym się Toyota zajmowała przed samochodami? Zaczęli od wrzeciona i była to firma rodzinna, która produkowała właśnie wrzeciona, a potem jako pierwsza na świecie włożyła do nich silnik. A potem już jak mieli silniki, to stwierdzili, że pójdą w samochody. Jednak moim zdaniem to Henry Ford tak naprawdę założył podstawy linu i potem ci z Toyoty przyjeżdżali do Stanów i uczyli się od Henry'ego Forda. To był dla mnie naprawdę geniusz i zrobił tyle w tej swojej fabryce. On był niczym ten Bill Gates od komputeryzacji, czyli miał takie marzenie, żeby każdy Amerykanin mógł sobie pozwolić na samochód. A wtedy jeździło naprawdę kilka samochodów w Stanach. Jemu się to udało i w ciągu 15 lat wyprodukował 15 milionów Fordów T. I każdy, nawet robotnicy z jego fabryki, mogli sobie na taki samochód pozwolić, ponieważ on wiedział, że jeśli chce swojego celu dopiąć, to musi być bardziej wydajny i efektywny, musi ciąć koszty. I to nie było kosztem ludzi, broń Boże, ponieważ kiedy na przykład wdrożył ruchomą linię produkcyjną, która dała prawie 1500% efektu i następnego dnia jego pracownicy przyszli do pracy, to dowiedzieli się, że mają 200% podwyżki, tak z dnia na dzień. Firma więcej zarabia, to wy więcej dostajecie. I to było naprawdę fair. Ludzie byli jeszcze bardziej zmotywowani. Rotacja w firmie spadła i tak naprawdę każdy nagle chciał zacząć pracować u Forda, ponieważ dodatkowo jeszcze mieli preferencyjne kredyty na Fordy T. Wiecie, pamiętacie Forda T? Wiecie, że były w każdym możliwym kolorze, jak to mówił Henry Ford, pod warunkiem, że jest on czarny. A wiecie dlaczego czarny? Bo to też pochodzi jakby z linu i z optymalizacji. Farba czarna najszybciej wysychała, czyli żeby on mógł dotrzymać tempa, żeby taki Ford w tamtych czasach, to jest 1920 rok, wiecie co ile zjeżdżały z taśmy Fordy? Co jaki czas gotowy Ford zjeżdżał z taśmy? Tak, strzelajcie. Dokładnie, co 3 minuty gotowy Ford wyjeżdżał z fabryki. To była po prostu rewolucja w świecie produkcji. Nie udałoby mu się to jednak, gdyby naprawdę nie zastanowił się na tym, co jest wartością w każdym z jego procesów. I to jest kluczowe. Wartość dodana to jest coś, czego naprawdę chce klient. Bardzo dużo firm popełnia takie błędy,
że zaczyna coś produkować, nie zapytawszy najpierw ludzi, czy oni tego potrzebują, czy chcą to kupić. I dlatego dostarczają coś, co potem na przykład nie schodzi, albo jest złej jakości, albo nie odpowiada w ogóle oczekiwaniom klientów. Trzeba się najpierw przestawić na pojęcie procesowe, ponieważ tak naprawdę wszystko jest procesem i wszystko można zmierzyć. I naprawdę, czy rozwój osobisty jest procesem? Czy podrywanie dziewczyny jest procesem? Tylko trzeba się zastanowić wtedy, co jest wartością dodaną w tym podrywie i jak zoptymalizować ten czas, żeby było jak najefektywniej. To naprawdę wszędzie można podobne narzędzia zastosować. Wartość dodana to jest to, za co chce zapłacić klient. I każdy proces powinien być dopasowany do klienta. Kto był wczoraj na konkursie mów humorystycznych? Pamiętacie, jak jeden z mówców mówił o swojej historii, jak poszedł do urzędu i musiał przejść 6 pokoi, żeby załatwić pisemko, a na końcu i tak go nie dostał. To jest właśnie to, czym Lean nie jest. Ponieważ jeśli proces byłby dostosowany pod klienta, to on by albo przyszedł do jednego pokoju i od razu dostał wszystko i wyszedł, a cała potem ta biurokracja działa się gdzieś z tyłu, a klient by był obsłużony i by dostał to, co chce. Wartość dodana, czyli to, co chce klient, za co chce naprawdę zapłacić, i to, co przekształca produkt lub usługę wykonane poprawnie za pierwszym razem. Czyli na przykład, powiedzmy, że produkujemy ołówki. Klienta nie obchodzi, czy drzewo będzie przywiezione, jakim kosztem, ile za firmę kurierską producent zapłaci, ale jego obchodzi, żeby to drewno było wyciosane, czyli tu już się zmienia jego kształt, żeby w środku był grafit, czyli znowu zmienia się funkcja tego długopisu. To, co on dokładnie, jak on powstaje i co go tworzy, to za to płaci klient. A czy w fabryce na przykład jest duża rotacja albo dużo osób na zwolnieniach i przez to koszty są wyższe, klienta to naprawdę nie obchodzi i konkurencja, która ma lepszą sytuację w fabryce, od razu będzie miała niższe koszty i go przebije. Opowiem, czym nie jest również wartość dodana, na przykładzie anegdoty z czasów zimnej wojny. W czasach zimnej wojny Amerykanie i Rosjanie ścigali się w podboju o kosmos. Kto pierwszy, szybciej, lepiej, dalej zaleci i kto lepiej zbada ten wszechświat. I okazało się, jak kosmonauci zostali już wysłani w kosmos, okazało się, że długopisy tam nie piszą i nie mieli czym robić notatek. Więc Amerykanie oczywiście wpadli na genialny pomysł, powołali zespół super wspaniałych ekspertów, wydali miliony, żeby ci eksperci stworzyli długopis, który pisze w kosmosie. I wiecie, co udało im się? Rzeczywiście taki długopis powstał, Amerykanie latali dumnie z długopisami i robili tam notatki. A co zrobili Rosjanie? Rosjanie zabrali ołówki. Dokładnie, czyli dla klienta wartością nie było, żeby mieć długopis. Amerykanie się zafiksowali w swoim pudełku, tylko oni chcieli mieć coś do pisania i tyle potrzebowali. Oni potrzebowali robić notatki. Dlatego bardzo ważne jest... Słucham? Tamten długopis odpowiadał, że potrzebą społeczeństwa. Dokładnie. Znaczy tym na ziemi. Czyli zawsze trzeba pytać klienta, czego potrzebuje i odpowiadać na potrzeby. Ja jeszcze sobie ostatnio bezczelnie, tak? Co jeśli klient nie jest w stanie zdefiniować swoich potrzeb? Znaczy jakieś ma problemy, to obserwujemy. Obserwujemy, z czym ludzie mają problemy i staramy się rozwiązać im te problemy. Bo na przykład Henry, poniekąd zaprzeczając temu, powiedział, jakbym się pytał ludzi wtedy, czego potrzebują, to by powiedzieli, że szybszych rumaków. A ja im dałem samochód, ale dlatego, że on sprawdził potrzeby. Oni chcieli się szybciej i taniej przemieszczać. Czyli trzeba te potrzeby na ogół właśnie emocjonalne zaprowadzić. Wykreować czasem tak, a czasem nie. To jest duża... To jest realna potrzeba. Dokładnie. Pod to wykreować coś więcej. Dokładnie. Czyli wszystko jest procesem. To jest jakikolwiek proces i wszystko można podzielić na czynności. I niektóre czynności dodają wartość, a niektóre są marnotrawstwem. I teraz jak myślicie w przeciętnej firmie produkcyjnej, ile procent czynności to marnotrawstwo? 60%. Bardzo blisko. 95% w firmach produkcyjnych to marnotrawstwo, a w firmach usługowych bądź administracyjnych jest jeszcze gorzej, 98%. Także ja się cieszę, bo zawsze będę miała pracę.
Wszystkie czynności wykonywane w firmach, które nie dodają wartości. Zaraz właśnie powiem. To jest proces. I tu na przykład o marnotrawstwie będzie dokładnie na następnym slajdzie. Na razie chcę podejście procesowe wytłumaczyć. Marnotrawstwo, wartość. Co robią typowe firmy produkcyjne? Każą szybciej robić to zielone. A co robi Toyota? Toyota się skupia na czerwonym i to eliminuje. I przez to nikt nie musi szybciej zasuwać, nikt nie musi szybciej biegać z taczkami, a lead time procesu, czyli czas trwania od momentu złożenia zamówienia do momentu, aż klient otrzyma produkt lub usługę, automatycznie sam się skraca. Także i to są naprawdę bardzo proste nieraz usprawnienia, tylko trzeba pomyśleć. Mój pierścień mocy jest. Najpierw zastanówmy się jeszcze nad wartością dodaną. Powiedzmy, że organizujemy spotkanie Toastmasters. Spotyka się tam bardzo wiele różnych grup i potrzeb. I teraz zastanówcie się i zapiszcie na kartce sobie, możecie nawet w parach. Wybierzcie sobie którąś z tych ról i zastanówcie się, czego naprawdę w jednym lub dwóch zdaniach potrzebujecie ze spotkania, jako na przykład gość, jako Toastmasters. Ja przykładowo dałam definicję wartości dodanej dla członków. Punktualnie przeprowadzone spotkanie, wartościowe mowy i recenzje. I to jest bardzo ważne, żeby były recenzje i żeby było punktualne co do agendy. Ale to jest tylko moje zdanie. I zaraz powiem, dlaczego wartość dodaną w takim procesie to powinniśmy wszyscy razem wypracować. A na razie pomyślcie, co jest dla was, jeśli jesteście w którejkolwiek z tych ról, co jest dla was wartością dodaną z takiego procesu, co naprawdę się liczy. I co napisałeś? W sensie dla której roli? Ja dla mówców. Tak? Dla mówców napisałem trzy rzeczy. Po pierwsze publiczność, żeby mieć do kogo przemawiać. Mm-hmm. Druga rzecz, informacja zwrotna. A trzecia rzecz, wsparcie osób funkcyjnych. Super. Jeszcze ktoś ma dla jakiejś innej z funkcji swój pomysł? Dla gości to jest możliwość networkingu. Słucham? Dla gości to może być możliwość networkingu. Też. Jasne. Twoim zdaniem? Na przykład dla Toastmastera, żeby funkcje były wcześniej obsadzone. Żeby nie trzeba było na stanie przyjąć tych wszystkich funkcji obsadzać, tylko na przykład tydzień, dwa tygodnie, żeby wszystko już było. Jasne. Też do tej samej funkcji myślę, że trzymanie się agendy w sposób wcześniej ustalony. Także pilnowanie tego, żeby nie doszło do jakichś nieprzewidzianych sytuacji, a jeśli już do nich doszło, to żeby po prostu konsekwencje jak najmniejsze. Tak samo również wkład całej ekipy w to, żeby spotkanie przebiegło tak, jak zostało zaplanowane. Super. I reagowanie, tak? Dla gości przede wszystkim być miło przyjętym. Po drugie, spotkanie musi mieć profesjonalny charakter. Wszystko, co rozumiem przez profesjonalne, sprawne, punktualne. I ostatnie, otrzymać informacje o tym, co się dzieje. Czyli być na bieżąco informowanym o tym, co się dzieje podczas spotkania, żeby... I do tego też trochę agenda służy, prawda? Bo można sobie... Częściowo służy do tego agenda, ale myślę, że osoba, która się zaopiekuje gościem i po prostu powie, co się dzieje, jest chyba najlepszą rozwiązaniem. Fajnie, dzięki. Jeszcze ktoś chciałby coś dodać? Jeśli nie, to przechodzimy do marnotrawstwa. Pamiętajcie, że cały lean wywodzi się z produkcji i jeszcze w dodatku z samochodówki. Także bardzo dużo definicji już zostało zmienionych, albo ewaluuje, albo dochodzą nowe marnotrawstwa. Podstawowych było 7. I właśnie teraz o nich opowiem. Pierwsze marnotrawstwo, wolę sobie napisać, transport. Słuchajcie, jeśli pracujecie w jakichś firmach i widzicie, że
ludzie biegają, biegają, biegają i wyglądają na bardzo zajętych, to uważajcie, bo jeśli będzie menedżer, który się zna na linie, to on będzie wiedział, że bieganiem żadnej wartości nigdy się nie dodaje. Każde przewożenie, każde przynoszenie, chodzenie, to jest marnotrawstwo i nie ma takiej opcji, żeby było inaczej. Dlatego bardzo często w projektach linowych, w biurze na przykład, bada się, gdzie stoi ksero, bo jak ludzie kursują i kursują, to bardzo dużo czasu tym samym tracą. To samo z kawą, jeśli też często chodzą do kawy, która jest gdzieś na końcu. Słucham? Ale dzięki temu dbają o swoje zdrowie, trzeba pamiętać o BHP i o przepisach, że co godzinę trzeba 5 minut przerwy pracy od komputera. Takie są teraz zasady w korporacjach? Te zasady są od zawsze, tylko że to nie jest przerwa w pracy 5 minut, tylko przerwa w pracy z komputerem. Dobra, jeśli to ma być wartością dodaną dla pracownika, to oczywiście trzeba mu to umożliwić, rzeczywiście, żeby się nie sfiksować, tak? Ale jeśli chodzi o produkcję i już o te 55 pozostałych minut, to chodzi o to, żeby ludzie jak najwięcej wartości dodanej mogli w tym czasie wykonać. I nie chodzi o to, żeby zasuwali jak najszybciej, tylko o to, żeby robili to, co naprawdę potrzeba, bo wtedy mają więcej czasu. Czyli przenoszenie, przewożenie, transport generalnie. Zapasy. Druga rzecz. Wszystko, co leży i kwitnie. Przyjechał kiedyś do jednej z fabryk, w której pracowałam, Toyotowiec z Japonii, Japończyk, i z dumą chcieliśmy mu pokazać nowy super magazyn. On popatrzy na magazyn i mówi, przecież to jest jedno wielkie marnotrawstwo. Generalnie procesy produkcyjne powinny być tak zorganizowane, że jak przychodzi zamówienie, to ewentualnie albo zjeżdża już ten gotowy, albo dopiero zaczyna być produkowany, zwłaszcza jeśli na przykład samochody teraz sobie już bardzo takie customowe kupujemy, tak? Dostosowane do naszych potrzeb. Nic nie powinno nigdzie zalegać. I to się tyczy ludzi. Nie powinni czekać na maszyny, na pracę. Powinni być wykorzystani efektywnie. Jeśli jest na przykład przestój w fabryce, to ludzie mogą się zająć rozwiązywaniem innych problemów. Czyli mogą wymyślać, jak usprawniać pracę. Do czekania przeszłam przez chwilę. Wracamy do zapasów. Czekają zapasy, czyli wszystko, co leży i kwitnie. W biurach, bo to może być bliższe, to wszystkie dokumenty, na przykład stosy, sterty i tak dalej. W firmie linowej nigdzie nic nie leży. Wszystko ma swoje miejsce w procesie, jeśli jest do tego wykorzystane, a jeśli nie, to znika. Zbędny ruch. Również wracając do produkcji. Jeśli zajmuję się składaniem markerów, to wartością dodaną co będzie w tym procesie? Ten klik tak naprawdę. Słyszysz? To jest wartość dodana, więc zbędny ruch to jest to wszystko, co wykonuję. Tak naprawdę mogę mieć pudełka dwa razy bliżej albo koło siebie i wtedy dużo szybciej ten czas się skraca. To jest teraz taki banalny przykład, ale na produkcji, jeśli naprawdę pani musi gdzieś sięgać, schylać się, szukać, wybierać spośród wielu, to wszystko też jest marnotrawstwo i trzeba jej tak ułatwić pracę, żeby ona miała pod ręką. A czym to się różni od transportu? Bo tak dostrzegam, że to jest coś... Ruch. A tam to jest przenoszenie, jakbym zanosiła. Chodziło o to, żeby jeszcze bardziej stanowiska pracy produkcyjne ergonomicznie wykorzystać. W domach kończą, jeżeli muszą nogą albo ręką, a jeżeli się przemieszczą z grupy, wtedy już się sprawdza. Tak. A tutaj kończymy... Tak, schylanie, szukanie, wybieranie, sięganie gdzieś wysoko, wszystkie takie ruchy niepotrzebne. I dlatego potem organizując stanowiska pracy, pod ręką jest wszystko to, co się najczęściej używa, a im coś rzadziej używamy, tym dalej. Dlatego na przykład wdrażając 5S, to jest taki system organizacji właśnie wizualnej do biur, to choinki nie trzymamy pod biurkiem, tylko choinkę, którą wykorzystujemy raz na rok w ogóle gdzieś w garażu, tak? Żeby nie zużywała tej przestrzeni, która jest najbliżej, którą można wykorzystać do rzeczy tych, które częściej są wykonywane. Czy ma to sens? Czy to, że mówisz 5S, to ma jakąś inną nazwę, czy to się tak nazywa? 5S. 5 kroków ku doskonaleniu. Zbędny ruch. Czekanie.
Czekanie, wszystko co czeka, to marnotrawstwo. I to jest właśnie czekanie ludzi na maszyny, czekanie maszyn na ludzi, czyli one też powinny być cały czas wykorzystywane efektywnie. Są wskaźniki na produkcji, które służą właśnie zbadaniu, czy ta maszyna naprawdę jest wykorzystywana, czy nie. Dlatego na przykład nie opłaca się samolotu kupować, bo nie sposób go, tego prywatnego, efektywnie wykorzystać. A samochód już częściej na przykład się wykorzystuje. Dokumenty, które czekają na podpis na jakiejś sterce. To również marnotrawstwo. Wszystko powinno, jak zaraz pokażę, płynąć. Czekanie chyba jest najbardziej oczywiste, prawda? Bo od razu widać, jak idziemy na przykład do biura albo na produkcję i pierwszą zasadą to jest obserwacja. I wtedy wszystko widać. Dlatego ludzie się zastanawiają, jeśli ja sobie stoję na przykład 4 godziny i coś notuję, to nie wiedzą za bardzo, co robi, a ja właśnie wyszukuję te marnotrawstwa w procesie. Nadprodukcja, czyli produkowanie więcej i szybciej niż klient potrzebuje. Do czego prowadzi nadprodukcja? Do którego marnotrawstwa? Super. Zaczynamy produkować dopiero wtedy, jak jest zamówienie. Jak myślicie, dlaczego jeszcze? No ale często tak się nie da. Dlatego, że jeżeli zamówienie jest na teraz, no to musimy być do tego przygotowani. Dlatego też się zapasy bezpieczeństwa wprowadza, żeby pobierać tą jedną rzecz stąd, a tutaj od razu powinna się uzupełniać to miejsce. To wszystko powinno płynąć. Są też odpowiednie narzędzia. Nie starczy mi czasu, jak zacznę w szczegóły wchodzić. Nadprodukcja. Więcej i szybciej niż klient potrzebuje. I częściej. Nadmierna obróbka. Czyli wszystko w procesie, czy to produkcyjnym, czy usługowym, czego klient tak naprawdę nie potrzebuje i co nie czyni też go bardziej szczęśliwym. Ponieważ to jest jeszcze jedna rzecz z wartości, która wydaje mi się, że coraz bardziej się robi istotna w dzisiejszych czasach. Czyli na przykład, jeśli klient chce zwykły ołówek, a my mu sprzedajemy ołówek z gumką, to cały ten proces wycinania tej gumki i przyklejania do ołówka, to jest z punktu tego widzenia marnotrawstwem. Zawsze musimy pytać, co klient chce, bo wpadniemy właśnie w pułapkę nadmiernej obróbki. Będziemy robić rzeczy, których on w ogóle nie potrzebuje. Czy jakieś pytania odnośnie? Wszystko wie klient, pamiętajcie. Nadmierna obróbka i defekty. Czyli błędy, poprawki, jeśli jeszcze raz coś trzeba zrobić. Co może być takim przykładem na spotkaniu toastmasterowym na przykład? Jeśli chodzi o błędy. Na przykład, dokładnie. I na produkcji potem takie partie muszą iść na przykład do ponownego sprawdzenia. Czyli znowu tracimy na osobach, na czasie. I jeszcze raz ten produkt musi się cofać. Dwa nowe, bardzo ważne marnotrawstwa, które już przyszły z zasadami zarządzania Lean, to jest obwinianie. Lean to jest przede wszystkim otwarta komunikacja i obwiniamy proces. Jeśli ktoś popełni błąd, to dlatego, że mógł go popełnić, a każdy popełnia błędy. No bo przypomnijcie sobie, jak jesteście zmęczeni, albo jak już robicie coś z automatu. Po prostu to jest normalne, że panie, które siedzą 8 albo 10 godzin na produkcji i robią cały czas to samo, to się wyłączają. No, nie ma opcji. I jeśli ma możliwość zrobić błąd, to go zrobi. Dlatego nie obwiniamy ludzi, tylko obwiniamy procesy. Oni się przez to bardziej otwierają i chętniej sami wyszukują takie momenty. I zaczynają sami mówić, o tutaj na przykład można popełnić błąd. I niewykorzystany potencjał ludzi. Czyli na przykład przekwalifikowani pracownicy pracujący gdzieś niżej mogliby robić coś dużo fajniejszego i dużo lepszego, a robią na przykład nie to, co trzeba. To jest również bardzo ważne marnotrawstwo.
I teraz przechodzimy do mapowania procesu. Kto wie, co to jest? Silosy, dokładnie. I to charakteryzuje znowu, jak większość firm działa. Działa w takich silosach, czyli jest dział sprzedaży. Dział sprzedaży, handlowcy baśnie opowiadają, wczoraj na mowach też o tym była mowa, i obiecują, i obiecują. Potem jest na przykład produkcja, która kompletnie nie może nadążyć za tym, co tamci naobiecywali, więc się robią zgrzyty. Potem jest reklamacje obsługi, którzy zbierają w ogóle to wszystko, wszystkie nagany, te wszystkie problemy. I dlatego, jeśli się mapuje proces, albo jeśli w ogóle coś się z Lean robi, to się bierze zespół cross-funkcyjny. Z każdego zespołu ktoś musi być, bo każdy z nas jest inny i każdy na co innego zwraca uwagę. I to samo z wypracowaniem na przykład wartości dodanej definicji. Również ludzie z każdej funkcji i zespół cross-funkcyjny. Samo mapowanie jest bardzo proste. Kwadracik na czynność, może tu narysuję, będzie lepiej widać. Kwadracik na czynność, rąbik na decyzję. A ponieważ muszę troszkę przyspieszyć, to tak. Udało mi się do tej pory raz zorganizować spotkanie i było to niedawno. I generalnie przyszłam zapytać kogoś, jak to się robi, i dostałam masę różnych czynności, które muszę wykonać. I mniej więcej to wyglądało tak, i sama musiałam usiąść, przemyśleć, co zrobić najpierw, co zrobić później i jak to wszystko poukładać. Czyli na przykład wybranie i potwierdzenie głównego recenzenta, obmyślenie tematu spotkania, co zrobiłam już po tym, jak rozmawiałam z głównym recenzentem. I musiałam potem jeszcze raz dzwonić i mu jeszcze przypomnieć o temacie i o celu spotkania, bo również realizując funkcję musi być jakiś cel. Czyli dwa razy wykonałam niepotrzebnie telefon. Baner i flagi przygotować. Przygotowałam, ale znowu nikt mi nie powiedział, że muszę baner rozstawić, więc przez połowę spotkania nie miałam banera z tyłu. Wydrukowanie balotek i agend. Jeśli nie potwierdzamy swoich spotkań, kolejne marnotrawstwo, możemy wydrukować albo za dużo, albo za mało i brakuje. I to jest też odchył jakby od tego, co jako uczestnicy chcielibyśmy trzymać. Zapytanie mówców o niestandardowe potrzeby, czyli na przykład projektor albo flipchart. Potem mówca podchodzi do flipchartu, marker na przykład nie pisze. I dlatego proces przygotowania i przeprowadzenia można podzielić na trzy etapy. Właśnie przygotowanie, wszystko co przed, poprowadzenie i bardzo ważna rzecz, czyli to co po. Podsumowanie i zebranie wniosków i usprawnianie. O tym najczęściej zapominamy. Czyli przygotowanie, wszystkie czynności, które ja zebrałam, które są potrzebne do tego etapu. Poprowadzenie, czyli na przykład reagowanie na opóźnienia. Nie wiem dlaczego właściwie z linowego punktu widzenia w każdym klubie spotkanie wygląda trochę inaczej i jest troszkę inna agenda, bo o standardach jeszcze zaraz chcę wam powiedzieć. W każdym bądź razie dostałam taką wiadomość, żeby w agendzie dorzucić bufor czasowy między, ponieważ żadna agenda nie bierze pod uwagę tego, że ktoś musi przyjść, że ktoś ma oklaski i przez to są częste obsuwy. Więc ja po prostu dodałam co parę po dwie minuty i dlatego się udało wyjść na zero. Bo tych czynności po prostu agenda nie mierzy. Poprowadzenie właśnie, rozdanie balotek, przygotowanie sali, rozłożenie banera, znowu wszystko jeszcze chaotycznie. I podsumowanie, jakie błędy popełniłam, spisywałam sobie na bieżąco. Podziękowanie dla funkcjonariuszy, również fajna liderska rzecz, którą ktoś u nas w klubie robił. Następnego dnia dzwonił do wszystkich funkcjonariuszy ze zwykłym dzięki, fajnie było. I niby nic, a jednak buduje ogromnie i szacunek i zespół przede wszystkim. Prośba o opinię, niektóre osoby można zapytać, jak nam poszło, uzupełnienie checklisty, o której zaraz powiem. Do tego wrócimy, dobra. O co chodzi w linie? Chodzi o to, żeby wszystko płynęło, żeby nic nie stało, nie czekało, nie odkładało się, żeby wszystkie problemy były od razu rozwiązywane. Ja miałam takie, nie rozłożyłam banera, zapomniałam kompletnie powiedzieć o słowie dnia i go przez to nikt nie liczył, ale nikt nie zauważył, całe szczęście.
Nie było mówcy rezerwowego, więc jeśli ktoś wypadnie, to jest luka. Jest niewykorzystany potencjał w ogóle spotkania, bo mógł ktoś się rozwinąć w tym czasie. Za mało agent może być, albo za dużo. Jeszcze za dużo to pół biedy, ale szkoda, jak brakuje na przykład dla gości. Za długie mowy, musiałam bardzo dużo ucinać. I może być akurat brak flag. U nas są flagi, wtedy ktoś czasem ma na wszelki wypadek właśnie kartki, ale zdarza się, że nie ma. Jakie inne problemy wydaje wam się, że pojawiają się na waszych spotkaniach? Pomysły, co, gdzie widzicie możliwość? Projektory i w ogóle techniczne zagadnienia. Czyli dlatego trzeba by przychodzić wcześniej i go sprawdzić. Słusznie. Dokładnie. U nas to już też w standardzie jakby naszym, że rozdajemy razem z agendami te balotki. Ale jak zaczynałam, tego nie było jeszcze, także do przodu jest progres. Jakieś jeszcze? Czasem w ostatniej chwili zmiana sali z powodów wyższych, właśnie. Brak awaryjnego, na przykład właśnie nie będzie wiemy, co wtedy zrobić z publicznością. Dokładnie. Brak podziału w zespole, na przykład ze względu na wybierających gości, tak? Tak. Dokładnie. Dobra. Usprawnianie procesów. Dlaczego warto to robić? Chcę wam pokazać na... Uwielbiam ten proces. Dla mnie to jest genialne. I co jest pit stop na Formule 1, czyli obsługa i serwis samochodów. To jest 1950. Ojej, przepraszam. Myślałam, że ściszę, ale nie ściszę. Dokładnie. Czekacie, ale... Tak, Alt Enter, żeby nie, też przeskakuje. Dobra. Jak się uda odpalić, to odpalimy. W każdym razie pit stop w 1950 roku. Zobaczylibyście, ile tam marnotrawstwa widać gołym okiem. Stoi czterech gości, a właściwie trzech stoi i jeden opony zdejmuje. Trwa jakieś 3 minuty. I na końcu jest 1913 pit stop Formuły 1, który trwa 2,5 sekundy. I to jest po prostu geniusz, jeśli możecie zaobserwować właśnie, jak tam się to dzieje. No, strasznie mi przykro, że nie działa, ale nawet się nie znam na tym. Przeskakuje. A F5 odświeżenie? Już. Zamknij jeszcze raz. Zamknij jeszcze raz. A F4. Nie wiem, bo ja jestem, wiecie, jestem makowa i nawet nie gra. Dobra. Dobra, wiadomo, co chcesz. Właśnie. Podeślę wam albo na stronie zobaczycie. Standardy. Po co są w ogóle standardy? Ja mówię, że standardy to taka poprzeczka, która nas chroni przed tym, żeby nie spać niżej z procesem i z jakością, żeby już zawsze mieć zachowane to, co żeśmy wypracowali i żeby mieć się od czego odbić, czyli iść w górę. Dla mnie dwóch mistrzów standardów, czyli Kościół i McDonald's. Oboje po prostu mają procesy naprawdę idealne praktycznie w różnych miejscach. I czy pójdziecie na niedzielną mszę w Bangkoku albo w Berlinie, to jeśli chodzi o Kościół katolicki, to mniej więcej jest ta sama procedura. I jeśli pójdziecie na Big Maca w Chinach czy w Anglii, to dokładnie będzie on tak samo wyglądał. McDonald's ma nawet standardową ilość ziarenek sezamu na Big Macu, która jest 168 plus minus 30. Mają ogromne księgi do standardów i dlatego tak pilnują swojej jakości. Jedna różnica jest między nimi, jak wprowadzają zmiany. McDonald's za pomocą Kaizen, szybkie, częste, krótkie zmiany. To są dwa fajne pojęcia, które można sobie zapamiętać. A Kościół niestety rewolucyjnie, czyli kajkał. Chociaż papież Franciszek teraz naprawdę dużo dobrych zmian wprowadza i nadgania, żeby wierni, czyli odbiorcy tego wszystkiego mieli więcej wartości. Dobra, macie tam karteczki.
Zrobimy teraz ćwiczenie właśnie, co się dzieje, jak nie ma standardu, czyli jak ja organizowałam proces i co się dzieje, jak jest standard. Na tej kartce, bardzo proszę, jestem waszym szefem, wy jesteście pracownikami, narysujcie świnki. Klient chce tyle świnek, ile was tu jest. Niech każdy narysuje świnkę. Nie jakąkolwiek. Nie ma ściągawki. Po prostu proszę was o narysowanie świnki. Jest świnka? Jedna świnka. O, już źle zrozumiany. Miała być jedna świnka. Świnka ekstra z McDonaldem. Nie wiadomo było. Super. Słuchajcie, moi drodzy, psychologowie na podstawie tych świnek są w stanie bardzo dużo wam o was powiedzieć. I teraz tak. Jeśli dodałeś śwince... Niestety czas mi ucieka. A. Jeśli narysowaliście świnkę u góry kartki, to jesteście pozytywnie nastawieni do życia, optymiści. Realiści na środku, na dole kartki pesymiści. Jeśli świnka patrzy w lewo, wierzysz w tradycję, jesteś przyjazny, łatwo zapamiętujesz daty. Jeśli świnka patrzy w prawo, jesteś wynalazcą, jesteś aktywny, niezbyt przywiązany do rodziny. Jeśli świnka patrzy na wprost, jesteś bezpośredni, jak adwokat diabła i nie boisz się starć w dyskusjach. Jeśli dodałeś śwince mnóstwo detali, jesteś analitykiem, spokojny, nieufny. Jeśli świnka nie ma dużo detali, jesteś emocjonalny, uczuciowy, naiwny. Jeśli narysowałeś śwince mniej niż 4 łapki, wahasz się albo jesteś w trakcie zmian w życiu. Jeśli świnka ma 4 łapki, jesteś pewny, uparty, stoisz twardo na nogach. Jeśli narysowałeś śwince więcej niż 4 łapki, jesteś... To może brakuje stabilizacji. Jeszcze wielkość uszu mówi o tym, jak dobrze słuchacie. Ej, słuchajcie, proszę o ciszę, bo naprawdę czas się kończy. Wielkość uszu mówi o tym, jakimi jesteście słuchaczami, a ogonek to wasze życie seksualne. Im dłuższy i bardziej pokręcony, tym lepiej. Proszę nie dorysowywać ogonków, bo już jest po fakcie. Także oczywiście, nie mając standardu, każda świnka wygląda inaczej. A teraz proszę was, żebyście wzięli... Tak, ogonek powinien być na końcu, zdecydowanie. Teraz proszę, żebyście wzięli tą kartkę w kratkę. I teraz tak, rysujemy M w lewym górnym logu. Bardzo proszę. Muszę przyspieszyć, wybaczcie. Rysujemy W na przecięciu lewym dolnym. I jeszcze jedno W. I rysujemy łuczek między literką M a drugim przecięciem na górze po prawej. I jeszcze jeden łuczek między przecięciem a literką W. I brzuszek rysujemy, łączymy 2W. I rysujemy kółeczko. I łączymy nosek z uszkiem. I łączymy nosek z nóżkami. Rysujemy oczka. Buźkę. Ogonek. Długi. I nosek. Jeśli się przyjrzycie, teraz mniej więcej ten standard będzie zachowany. Oczywiście jakbyśmy pracowali w jakiejś produkcji leków, to byłby to papier milimetrowy. Wszystko w zależności od tego, czego proces wymaga. Zachęcam was, żeby w waszych klubach naprawdę tworzyć takie standardy. Zawsze to, co możemy zrobić, róbmy jak najwcześniej, jeśli już możemy. A niektórych rzeczy nie wolno robić za wcześnie, tylko jak najpóźniej, na przykład drukowanie agent, bo w ostatniej chwili ktoś wypada. Jak wydrukujemy za wcześnie, to będziemy drukować drugi albo i trzeci raz. Natomiast temat i cel spotkania możemy mieć 5 dni wcześniej albo jeszcze wcześniej. To jest na przykład mój, bo ja się wolę krócej czymś zajmować i efektywnie. Wstępna agenda też może być dużo wcześniej, dopiero potem czas dodajemy. I tak dalej, i tak dalej.
mogę to podesłać i jeśli będziecie chcieć usprawnić sobie, to zapraszam do skorzystania. Dzięki wielkie. Dzięki.